Sieman koldziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z przygody reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. A dzisiaj jest to końcowy akord Mistrzostw, gramy z Chorwacją. Obie drużyny od wielu lat nie osiągnęły wielkiego sukcesu, Chorwaci często mieli naprawdę wyborne pokolenia, a mimo wszystko bardzo szybko odpadali z turniejów. Polska również od wielu lat nie osiągnęła spektakularnego sukcesu. Ktoś to zmieni, miejmy nadzieję, że będą to biało-czerwoni. Zaczynajmy to spotkanie. Czas na hymny. Prezentacja składów w bramce Chorwatów Subasic. Linia obrony Wida, Lowren, Czorluka i Štrinić, Bryozowicz i Badejl na defensywnym pomocniku. Wyżej ustawiony Kowacic, Modryć i Perisic. I najbardziej wysunięty Mario Mandžukić. No i czas na skład Polaków. Zobaczmy, jak prezentuje się w bramce. Oczywiście Wojciech Szczęsny. Linia obrony Cionek, Glik, Pazdan. Przed nimi czwórka. Piszczek, Krychowiak, Linetty, Rybus, za Lewandowskim, Zieliński, Grosicki i na szpicy klasycznie nasz kapitan. Ładni Grosicki odgrywa, Linety. Karol Linetty, ależ kontrola piłki, dojrzał Krychowiaka, Krychowiak, Grosicki, I jeszcze Lewandowski, Lewandowski, ależ kapitalny gol naszego kapitana w piątej minucie półfinałowego spotkania. W tym turnieju nie zdobył za dużo goli. Miał mnóstwo asyst, ale zdobywa gola w najważniejszym momencie półfinał mistrzostw świata i takie trafienie praktycznie strzał w okienko Subasić bez większych szans na interwencję. Zobaczmy to jeszcze raz w powtórce. Kowacić ładnie się przedarł Manczuk. Manczuk, do a Brozowicz, kapitalna kontrola piłki. Brozowicz na pole karne, blokowany. Jeszcze Mandzukic, zgrywa do boku Wida. Wida na pole karne, Modric, Luka Modric, Perisic do Badejla, Badejl, Strinić I szczęsny kolejny raz w tym turnieju, ratuje nasz zespół. Linety, jeszcze dobre podanie, zobaczmy. Grosicki, Kamil Grosicki. Łatwo traci piłkę, Brozowicz. Zagrał do Modrycia, Luka Modric, Mandżukić przejął Pazdan. Michał Pazdan wyprowadza katastrofalnie piłkę i Mandżukić wyrównuje ależ błąd Michała Pazdana. Przecież to się nie miało prawa zdarzyć. Cóż uczynił nasz polski obrońca, nasz minister obrony narodowej? Podał wprost na nogę Mario Mandżukić, a ten do pustej bramki nie miał prawa się pomylić. Wyrównanie musimy grać swoje, bo po takim błędzie ciężko będzie się podnieść. Manczukić, ładna kontrola piłki. Manczukić do Perisicia, Perisic jest na skrzydle, może centrować w pole karne, Czy ktoś tam w ogóle jest, kto wygra główkę? Wycofanie, Sztrinić. Sztrinić po ziemi, Modryć. Badejl, Brozowicz, Brozowicz w polu karnym! I kapitalnie interweniuje Wojciech Szczęsny. Krychowiak dojrzał Zielińskiego, Zieliński do Piszczka, Łukasz Piszczek do Lewandowskiego, Lewandowski na skraju pola karnego, Lewandowski przed pole karne do Zielińskiego. Zieliński opanował piłkę, Piotr Zieliński, Zieliński gol! Ależ kapitalnie grają dzisiaj Polacy. Takie samo prawie trafienie jak Roberta Lewandowskiego, coś niesamowitego. Jakiej urody gole zdobywają Biało-Czerwoni, grają niesamowicie, są w gazie, grajmy tak dalej, a finał będzie nasz. Perisic, dobre podanie do Mandzukicia, Manczukic, Modryć. Modryć do Czorluki, Wetran Czorluka do Manczukicia. Mario Manczukic na pole karne szczęsty piątkuje. Kto przejmie piłkę na całe szczęście? Krychowiak. Okazja do kontry dla Chorwatów. Modryć dojrzał Kowacicia. Mateo Kowacic do Perisicia. Perisic w polu karnym. Iwan Perisic. Dojrzał Modricia, Mandżukić tylko słupek, ależ zmarnował stuprocentową okazję, to była piłka meczowa, strinić, strinić na pole karne, dobrze wybijają nasi obrońcy, ale piłkę ma jeszcze Badejl, Badejl do Widy, do Mago i Wida, Wida nadal biegnie, podaje do Kowacicia, Kowacic na pole karne, blokowany, jeszcze Pazdan wybija tą piłkę i mamy okazję do kontry. Milik do a Krychowiak rozpędza się, podaje do Lewandowskiego, Lewandowski, Lovren, bardzo dobra interwencja, Kowacicz wygra pojedynek główkowy, przegrywa i teraz my, my jesteśmy w posiadaniu piłki, ale szybko ją tracimy. Badejl zagranie na Kowacicza, Kowacicz do Perisicia, Perisic, Modric, Perisic w polu karnym. jak to się skończy, strzał niecelny i jesteśmy w finale. Koniec spotkania, zwycięstwo, to jest najistotniejsze. Pokonaliśmy Chorwację 2 do 1, kapitalny rezultat Biało-Czerwonych. Wszyscy w Polsce są w siódmym niebie. Zagramy w wielkim finale Mistrzostw Świata i na pewno będzie to nasz najlepszy występ w historii. Jak widzimy statystyki tylko dwa celne strzały, ale za to jakie gole stadiony Świata białoczerwonych I naprawdę chwała naszym za taki występ. Wojciech Szczęsny, trzy interwencje, suba sit zero, fatalny występ bramkarza Chorwatów. Chociaż z drugiej, co mógł zrobić przy takich strzałach? I zobaczmy tutaj parę finałową. Polska i kto będzie drugi? Hiszpania, a Chorwacja w meczu o trzecie miejsce pokonuje Anglię, więc Chorwaci powtarzają chyba swój najlepszy rezultat w historii. Zobaczmy jeszcze raz tutaj drabinkę. Fantastycznie wszystko ułożyło się dla biało-czerwonych. Grajmy swoje, a zdobędziemy złoto. Łatwo nie będzie. Zieliński piłkarzem meczu zagrał naprawdę fantastycznie. Tak samo jak Lewandowski, naprawdę to co oni uderzali, to jest niesamowite. Jakby takie bramki zdobyli w finale. To szapoba. Finał, jeden mecz, od którego wszystko zależy. Chwała albo rozpacz. Jaki nastrój będzie nam towarzyszył po tym meczu, dowiemy się już za moment. Więc pora zaczynać to widowisko. Rozpoczynam od hymnów. Skład Polaków na początek Wojciech Szczęsny w bramce. Linia obrony klasycznie Cionek, Glik i Pazdan. Bardziej ofensywnie ustawiona czwórka Piszczek, Krychowiak, Linet, Tyrybus. Zieliński, Grosicki i na szpicy klasycznie Robert Lewandowski. I teraz skład Hiszpanów. W bramce bez zaskoczeń Dawid De Gea. Linia obrony jest to Carvajal, Pique, Ramos i Alba. W środku trójka Tiago, Martinez i Iamendi I ofensywna trójka Silva, Costa i Isco. Ładne przejęcie Kamila Glika na środku boiska. Glik dojrzał Zielińskiego, Zieliński do Grosickiego. Kamil Grosicki, Linetty, Karol Linetty, Linetty z dystansu, ale prosto w ręce. Dawida De Zieliński, ładna kontrola piłki, ależ podanie do Piszczka, Łukasz Piszczek jest już w polu karnym, Piszczek, Łukasz Piszczek na Rybusa i niestety DHA interweniuje, jeszcze piąstkuje, no i obrońca oddala z zagrożeń od bramki. Ładne przejęcie Rybusa, pas dan, jeszcze jest tutaj linety Karol linety do Zielińskiego, Piotr Zieliński, Piszczek. Łukasz Piszczek rozpędza się. Podaje do Lewandowskiego. Lewandowski lobuje i jest! I Jest! 1 do zera dla biało-czerwonych kapitalne wykończenie naszego kapitana. Zrobił to fantastycznie. I prowadzimy w wielkim finale od 22 minuty. 1 do zera. Marzenia się spełniają. Biało-czerwoni na prowadzeniu. O to właśnie chodzi, tak powinny grać orły na wałki. Ważny gol, teraz tylko grać. Jak najlepiej potrafimy dać z siebie wszystko. A finał będzie nasz, będzie zwycięski. Okazja do kontry. Zobaczmy Lewandowski do Grosickiego. Grosicki. Utrzymuje się przy piłce, zagrywa do Krychowiaka, Krychowiak do Piszczka, Łukasz Piszczek w sytuacji praktycznie sam na sam z bramkarzem i gol! I gol 2 do 0 dla biało-czerwonych, ale Szpiszczek to wykończył, przypomniał sobie lata gdy był jeszcze napastnikiem, wykorzystał to w tym momencie kapitalnie w 31 minucie na 2 do 0. O to chodzi, prowadzimy dość pewnie i teraz skoncentrujmy się na grze w obronie. I rzut dla Hiszpanów grę wznawia Isko. Isko zagrywa na pole karne, wybijają nasi i jest okazja do kontry, ale szybko tracimy piłkę. Carvajal, Ramos, Ramos do Isko, ale przejął piłkę Zieliński tylko na moment. Jeszcze Thiago zagrań do Sylwy, Dawid Silva, Dawid Silva obok bramki, ależ tutaj chciał podcelować gwiazdor Manchesteru City, ale pomylił się naprawdę nieznacznie. Hiszpanie wybijają piłkę z własnego pola kar karnego i okazja do kontry. Morata, Alvaro, Morata, Morata, co wymyśli w tej sytuacji, zagrywa do środka, Pazdan traci piłkę, Morata obok bramki. No ewidentnie to nie jest jego najlepsza forma w życiu, zmarnował świetną okazję, a mogła być bramka kontaktowa, która odmieniłaby to spotkanie. Wygrywamy ten pojedynek główkowy peszko. Dobra kontrola piłki Lewandowski. Jeszcze tutaj zagranie. Błaszczykowski odegrał do piszczka. Łukasz Piszczek w polukarnym piszczek. Na peszkę peszko zgrywa Lewandowski. Jeszcze Błaszczykowski, tylko słupek. I kokę ekspediuje piłkę daleko na aut. 90 minuta, ostatnia akcja Hiszpanów chcą zdobyć bramkę honorową. ISKO, dobra kontrola piłki. Zagrał do Silwy, Silva w sytuacji sam na sam z bramkarzem, pomylił się i mamy Puchar. Puchar dla biało czerwonych coś niesamowitego. Lata 7, 4 i 8, 2 były niesamowite. Zdobyliśmy wtedy brąz na Mundialu, a teraz jesteśmy triumfatorem Mistrzostw Świata w roku 2018 niesamowity turniej w wykonaniu biało-czerwonych zagrali kapitalnie w każdym meczu, pokazując, że zasługują na chwałę. Były trudne momenty. Mogliśmy kilka razy naprawdę odpaść z tego turnieju jak na przykład w meczu z Belgią czy z Brazylią, gdzie ratował nas Wojciech Szczęsny, ale my przetrwaliśmy, dotarliśmy do finału. To było tylko jedno spotkanie które zadecydowało o naszym triumfie. Za moment nasz kapitan Robert Lewandowski wzniesie Puchar do góry. Jego pierwszy mundial i jakże udany, w wieku praktycznie 30 lat zdobywa to jakżeż prestiżowe trofeum. Z całą ekipą biało-czerwonych mamy świetne pokolenie piłkarzy, trzeba było to wykorzystać, i w tym momencie wznosimy Puchar do góry. Niesamowicie zagrali biało-czerwoni dali z siebie wszystko. Z każdym rywalem walczyli ile mieli tylko mocy, i dali radę, dali radę Biało-Czerwoni. O to właśnie chodziło, żeby tak zagrać w wielkim turnieju. Nie poddać się do ostatniego meczu z Chorwatami w półfinale. Straciliśmy kuriozalną bramkę po błędzie Michała Pazdana. No ale potem kolejny piękny gol w tym spotkaniu. Najpierw Lewandowski, potem Zieliński, i wygraliśmy w wielkim finale. Lewandowski i Piszczek, i to wystarczyłoby pokonać Hiszpanów, którzy wykazali się naprawdę dużą niefrasobliwością w obronie, a do tego małą skutecznością w ataku, bo naprawdę zmarnowali tyle sytuacji, że pewnie przez najbliższe 10 spotkań tylu nie zmarnują. A tutaj co mieli, to marnowali, nie potrafili trafić światło bramki, uderzali tragicznie. Dzięki temu, też, Puchar jest nasz, ale głównie to zasługa naszej drużyny. Czas na pamiątkową fotografię. Polska, Mistrzem Świata. I jesteśmy już po spotkaniu. Udało się wygrać. Na całe szczęście 2 do 0. Widzicie, jak tutaj Dechea dwoił się i Troi też. Świetna interwencja, jak on to wybronił, nie wiem. No ale to jest Dawid Gea, najlepszy bramkarz świata. I tutaj widzimy statystyki. Polska miała więcej okazji bramkowych, więc zasłużenie wygrała. Piszczek graczem meczu, gol asysta, prawe urońca, idealnie zagrał, zero interwencji Szczęsnego, 3 Hej. Hiszpan bronił wybornie, ale nas nie powstrzymał, przechodzimy dalej i zobaczmy to oficjalne potwierdzenie, że jesteśmy mistrzem świata w roku 2018, kapitalny turniej biało-czerwonych. I tak jest, to już jest koniec. Wszystko co piękne ma swój kres. Drabnikę możemy sobie jeszcze raz zobaczyć z Belgią 3 do 2, 1 do 0 z Brazylią, 2 do 1 z Chorwacją i w wielkim finale 2 do 0 z Hiszpanią. Historia została napisana na naszych oczach niech na prawdziwych wojskach Polacy również zagrają tak fantastycznie. Tutaj triumfator oczywiście Polska. Kokorin otrzymał złotą piłkę. Ja wiem, że Rosja organizowała turniej, wykładała pieniądze. No, ale to już jest przesada. No, przecież to jest jakaś kpina. No, to tak jakby nie wiem. Jakiś najgorszy polski ligowiec dostał złotą piłkę. No, to jest ta sama skala. No i jak to się stało? Tego nikt nie wie, że Kokorin otrzymał tą nagrodę. No, ale to jest chore. Zobaczmy drużynę turnieju. Szczęsny, rybus, glik, pazdan. Piszczek, Grosicki, Zieliński, Krychowiak, Silwa, Lewandowski i Manczugić. Dziewięciu Polaków? Nie narzekam. Chociaż dziwne to jest, nigdy tak nie było, żeby aż tylu z drużyny zwycięskiej było. Kosta został królem strzelców, odbiera złotego buta. Jest to jakieś tam dla niego pocieszenie po przegranym finale. Kto został najlepszym bramkarzem, zobaczymy za moment. Dawid De no i to jest najpiękniejsze w tych nagrodach. Kosty nie było w jedenastce turnieju, De nie było. Jeden zdobył najwięcej bramek, drugi miał najwięcej czystych kąt, ale co z tego? Ja nie wiem, jak oni układają te jedenastkę trudniej i dają te nagrody, no ale to jest EA, tego nie ogarniesz. Kanadyjscy myśliciele pewnie myśleli nad tym całe życie i w końcu jakoś to wymyślili na swój pokrętny sposób, ale ten Kokorin to mnie dobił. No przecież to jest jakaś paranoja, to jakby Łukasikowi dać złotą piłkę. No. Weźcie się, schowajcie EA i już takich bzdur nie piszcie. No i w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za tą miniserię. I zapraszam Was na wszystkie pozostałe. Trzymajcie się!